Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Ciąg AN określony jest wzorem AN to się równa minus 2 plus 12 przez N. Równość AN równa się 4 zachodzi. Pytanie dla jakiego N? Czyli mamy odnaleźć N, dla którego to zachodzi. No to co robimy? Zapisujemy sobie nasze AN, czyli minus 2 plus 12 przez N ma się równać 4. Coś takiego rozwiązujemy. Minus 2 przenosimy na prawą stronę, czyli wychodzi nam, że 12 przez n równa się 6. Mnożymy stronami razy n, czyli 12 to się równa 6n. Dzielimy stronami na 6, czyli n to się równa 2. Nasze n to się równa 2, czyli to jest odpowiedź A.